Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Nowakowska i zapraszam Państwa na program Aktywny Senior. Chcemy pokazać, jak ciekawie można spędzić życie na emeryturze. Dzisiaj odwiedzimy grupę malarską oraz zajęcia gimnastyczno-taneczne. Gościmy z kamerą na zajęciach z malarstwa dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej i zobaczmy, jak im idzie. Danusiu, co u Ciebie dzisiaj na sztaludze? Dzisiaj praca abstrakcyjna, po którą się pokusiłam po raz pierwszy, jest bardzo trudna. Jest to moja taka technika własna, tak jakby rozsypane szkło, ludzie w oddali, którzy się zlewają, którzy spacerują sobie po parku, ale ten park ma być pokazany zupełnie inaczej, w mojej wyobraźni, w moim odczuciu i nie ukrywam, że bardzo trudno mi to przelać na płótno, bo i kompozycja musi zagrać, i kolory muszą zagrać, no i oglądające osoby muszą wiedzieć, co ja chciałam pokazać, chociaż prawda jest taka, że każdy widzi swoją wersję tego, co autor namalował, ale chciałabym, żeby była taka no, rozpoznawalna ta praca, co ja chciałam przez to powiedzieć. Ludź zobaczyłam na Twoim obrazie. Widzę, tak. Że spacerują, tak. No to znaczy, że początek jest dobry. No to cóż, owocnej pracy. Dziękuję. I satysfakcji. Dziękuję bardzo. Pani Danuto, jak długo Pani się para malarstwem? To trudno nazwać paranie się malarstwem, ponieważ ja ostatni raz malowałam w szkole podstawowej, a teraz jestem drugi semestr tutaj u Pana profesora, no i tak jakoś próbuję. No. Na razie to są wprawki. Uczę się cieni, światłocienia, gładzenia barw i to jest wszystko. A czy zajęcia sprawiają Pani satysfakcję? Ogromną, tak. Naprawdę. Mhm. No to życzymy... sukcesów na najbliższej wystawie. Naprawdę? Dziękuję tak. Bardzo. Dziękuję. Czy prowadzenie zajęć malarskich z seniorami daje Panu satysfakcję? Nie mniejszą jak studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo w zasadzie się jeszcze zastanawiałem wcześniej nad tym, ale myślę, że studenci mają większą satysfakcję niż ja. Dobrze by było jeszcze wzmocnić na rzecz tej części tutaj. To może być, taki deficyt światła w tej części może być, ale tutaj troszeczkę więcej tego światła wypadałoby dać. Czy wskazówki prowadzącego ułatwiają, czy utrudniają Panu pracę? Ja bym powiedział i ułatwiają, i utrudniają. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko w porządku, ale pan profesor swoje uwagi jak powie, to namiesza mi tak w głowie, że w pewnym momencie nie wiem, co robić. Ale kierunek jest naprawdę idealny i obraz wychodzi tak, jak powinien wyjść. Pani Barbaro, słyszałam, że dzisiaj na zajęciach to jest Pani malarski czy rysunkowy debiut. To znaczy obecność na zajęciach jest debiutem. Jeśli chodzi o malowanie, to już od dawna maluję mandale. Malowałam właśnie, teraz przerwa jest. I byłam gwiazdą telewizji Max w 2005 roku. Tak, w związku z wernisażem moich prac. A co Panią skłoniło, żeby przyjść na te zajęcia? Myślę, że bycie razem w grupie, tworzenie w grupie, inspirowanie się. No w ogóle chyba taka obecność, taka dobra energia. A czy te zajęcia zachęcą Panią do innych form niż właśnie mandala? Sądzę, że tak. Tu piękna praca koleżanki inspiruje. To może ze swojej strony życzę, żeby abstrakcja oprócz mandali była również obecna w Pani malarskim życiu. Dziękuję.
Tutaj mamy naradę malarską. Koleżanki już dłuższy czas uczestniczą w zajęciach. I co wami powoduje, że tu dalej chętnie przychodzicie? Lubimy przede wszystkim to i tak zamieniać rzeczywistość właściwie na fantazję, czego domaga się od nas nieustannie profesor, co wcale nie jest takie łatwe, no wychodzi z różnym skutkiem. Aniu, a jaka technika malarska odpowiada tobie najbardziej? No od początku jednak maluję farbami olejnymi i tak jak tutaj na tym obrazku, który no, w rzeczywistości może jest dosyć szary i monotonny, tutaj nadaję mu takich kolorów według własnego odczucia, żeby ożywić ten obraz, który w naturze mógłby być szary czy monotonny. Panie doktorze, od kiedy prowadzi pan zajęcia z seniorami z UTW Politechniki Koszalińskiej? Prawdę powiedziawszy, to ja nie pamiętam. To trwa od wieków w zasadzie. Straciłem rachubę czasu. A ze swojego doświadczenia pedagogicznego, gdyby pan miał zachęcić osoby, które wątpią w swoje talenty malarskie, jak by pan to zrobił? No przede wszystkim bym zaprosił na zajęcia i udowodniłbym, że nie ma żadnych przeszkód ku temu, by kogokolwiek nauczyć malarstwa. W zasadzie można powiedzieć, każdy ma talent, tylko nie wie, że jest on możliwy do rozwinięcia. Trzeba go po prostu odkryć. Tak, bez względu. Czy nawet nachodzące na siebie światło pośrednie, odbite może być, tak? Czyli jeden element zasłaniający światło może odbijać z drugiej strony światło i rzucać na te, które są za tym. A jakie techniki malarskie stosują pana studenci seniorzy? No takie, jakie profesjonaliści stosują, czyli akryl, farby olejne, temperę, gwasz, akwarele. Czy na pana zajęciach studenci mogą się również nauczyć podstaw rysunku? Bo są zainteresowani, trochę się boją, ale gdyby chcieli? Nie ma przeszkód, ja zawsze jestem otwarty na różnego rodzaju inicjatywy, nawet jeśli będzie trzeba, to może być to też nawet zajęcia z umuzykalnienia, proszę bardzo, ale generalnie rysunek oczywiście też, bo rysunek jest podstawą malarstwa. Dzisiaj gościmy na zajęciach gimnastyczno-tanecznych, które prowadzi instruktor zajęć taneczno-ruchowych, pani magister Małgorzata Staniszewska. I co powoduje, że prowadzi pani już chyba 11 rok te zajęcia dla seniorów? To powodują i seniorzy, dają mi dużo energii, również zaproponowano mi prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Od pierwszych dni istnienia tego uniwersytetu zgodziłam się z bardzo wielką chęcią, prowadzę te zajęcia. Tak jak tutaj widzimy, panie pięknie ćwiczą i dodają nam energii sobie, zdrowia, siły i radości. Jakie ćwiczenia proponuje pani dla uczestniczek zajęć? Tak jak tutaj mam w programie, najpierw mamy rozgrzewkę, później troszeczkę tańca, taneczne ruchy w ramach gimnastyki oczywiście i relaks. Relaks taki uspokajający, nawet wprowadziłam elementy qigong gimnastyki, także dla ciała, dla ducha i dla zdrowia. A czy gdzieś prezentujecie swoje osiągnięcia? Były takie już dwa wyjazdy do Warszawy na Juwenalia Trzeciego Wieku. Nawet dostałyśmy wyróżnienie, występujemy również w Teatrze Bałtyckim w Koszalinie. Także bardzo jesteśmy zadowolone z naszych zajęć gimnastyczno-tanecznych. Dlaczego tego typu zajęcia, zajęcia gimnastyczne i taneczne są tak istotne dla seniorów właśnie? Dlatego, bo moją domeną jest gimnastyka dla zdrowia, ruch dla zdrowia, a taniec dla przyjemności. Ruch daje dużo, dużo, dużo zdrowia.
Chciałam powiedzieć, że wzmacnia również krążenie i na serce dobrze pomaga. To jest najlepsze lekarstwo dla nas wszystkich, dla młodych, dla dzieci, dla dorosłych. Ruch i jeszcze raz ruch. A taniec dla przyjemności. Integrujemy się tutaj razem. Panie przychodzą i wychodzą pełne uśmiechu i energii. Także bardzo polecam i zapraszam. I jeszcze słów parę z jedną z uczestniczek zajęć, prywatnie mamą pani prowadzącej. Jak długo chodzi pani na te zajęcia? Od samego początku, jak tylko zawiązał się Uniwersytet Trzeciego Wieku, córka dostała propozycję, żeby prowadzić, bo były wszystkie zajęcia takie różnego rodzaju. No i zapytano, czy nie poprowadziła właśnie, bo brakuje takiej gimnastyki, takiego tańca dla tych pań, dla seniorek, dla tych uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I wtedy właśnie od razu zdecydowałam się, że będę uczestniczyć w takich zajęciach. A co pani te zajęcia dają? Pani prywatnie jako seniorce. Mnie jako seniorce dają bardzo dużo. Ja bez tych zajęć to chyba nie miałabym życia. Wszystko to zawdzięczam właśnie tym ćwiczeniom, które tutaj właśnie odbywają się na tej sali. Przede wszystkim zgubiłam wagę. Przez te 10 lat, proszę mi wierzyć, zgubiłam 10 kg. Ale później już ja, jak już powiedziałam, stop, ograniczyłam ćwiczenia, zwolniłam tempo i teraz przez to utrzymuję tą wagę. Ale już nie tak wyczynowo bardzo, tylko te ćwiczenia właśnie pomagają mi utrzymać właśnie stałą wagę. Od 5 lat mam 52 kg i nic, ani w górę, ani w dół. A czy zachęciłaby pani inne seniorki, które jeszcze nie uczestniczą w tych zajęciach, do uczestnictwa? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Poza tymi argumentami, które przed chwilą. Przede wszystkim tu jest miła, bardzo taka atmosfera jest pogodna, w ogóle wszystkie integrujemy się, wszystkie, na przykład jeżeli chodzi o taką rzecz, że pogoda, jak mamy, jak już nam coś dokucza, to mówimy, że pogoda nam nie sprzyja i dlatego nie wszystko zwalamy na pogodę, jeżeli coś nam dokucza, jeżeli coś nam tam nie funkcjonuje jak należy. A zachęciłabym pod tym względem, że ta nasza gimnastyka nie jest taka, że musimy, tylko że chcemy. Chcemy ćwiczyć i to się właśnie ogranicza do tego. Zawsze jest powiedziane, panie ćwiczą według własnych możliwości, a nie, że muszą. No i dlatego zachęciłabym jeszcze, integrujemy się, spotykamy się po zajęciach, idziemy sobie na herbatkę, kawkę, no i, ale temat chorób omijamy. Także wszystko jest tak, że pod tym kątem, żeby odreagować, żeby się dobrze czuć. No i ja mówię, te kilogramy, żeby zgubić. Jak długo pani w tych zajęciach uczestniczy? Drugi rok, od kiedy poszłam na emeryturę. A czy odczuwa już pani po tym czasie jakieś korzystne zmiany w stawach, w kręgosłupie, w innych, że tak powiem, fizycznych częściach ciała? No nie wiem, czy powinnam tak mówić, bo na razie mi nic nie bolało, ale czuję zmiany. Jestem lepiej rozciągnięta, lepszą mam kondycję i więcej energii przez te ćwiczenia. A czy taka forma właśnie ćwiczeń, gdzie jest trochę tańca, trochę gimnastyki, dużo muzyki, dużo uśmiechu, odpowiada pani najbardziej, czy wolałaby pani na przykład, żeby coś zmienić? Nie, bardzo mi odpowiada ta forma prowadzona przez właśnie panią Małgosię, ponieważ tak jak pani powiedziała, i jest trochę kroków tanecznych, i jest trochę ćwiczeń rozciągających, i trochę ćwiczeń napinających karku, także forma jest super. I taniec, i zabawa, i coś dla siebie. No to gratuluję takiego dobrego samopoczucia. Czy spotkamy się za 10 lat?
No bardzo bym chciała. Pani tego życzę. Jeszcze w jeszcze lepszej formie niż w tej chwili. Dziękuję bardzo.